w bodajże 10 rundzie. No ale być może troszkę o meczu, bo na Imster i Zigazaga powoli zaczynają zaskakiwać, a Skarish pozostaje sam. Ma swoją indywidualną akcję. ...40 sekund presji nałożone, dwóch zawodników podchodzi pod celownik Oskarish. To może być pierwszy strzał, ale wie już doskonale, że za jego plecami jest jeszcze i drugi. Więc to musi być wygrany klacz, przypomnijmy, 1-3, Zigzaga będzie chciał lada moment zaskoczyć, tylko poczeka aż ten smoke opadnie, ale Oskarish wydaje się mieć to wszystko pod kontrolą. Kto będzie lepszy? On chyba broi na raz, a to oznacza... pewne trafienie! Siemanko, chciałbym was zaprosić na stronkę hellgaze.com, gdzie aktualnie trwa mój giveaway. Aby do niego dołączyć, musicie użyć kodu Mateo, dzięki któremu dostaniecie 15% więcej do depozytu oraz wejść w film podany na stronie giveawaya. Zapraszam was również do otwierania skrzyneczek, skorzystania z upgradera i innych trybów dostępnych na stronie. Link znajdziecie w opisie. Long może. Nice, ładny. B, jeden. Maybe long. B. Maybe behind you guys, I don't know. No, one mid. Dead. Oh, that's what me. Przejmij mi jaką broń, jak już jest. Rza kurwa. Tak krótkie ci otworzę, zbyt tu jakoś. Cicho. Smok długie mam, niestety. Jest przy długi typa kierunek. Masz. Kładzie. Za silosem położył! Za silosem! I dwóch! Dwóch tam jest. Masz za skrzynką? Za skrzynką. O! Ładnie, Paweł. Tak Ole. Jak cię uczyłem. Dobra, to było dobre. Podobało mi się. To, że jest coś? Możesz szaka wziąć. Pewnie przydam. Możemy iść na pewnotkę na dół poszło. Możemy. Na rampie leży, zwierzę. Jest gorąco. Maybe pushing. Wyjebałem. Spalę długie. Spalę długie głęboko. Co długie? Aqua. Długie. A gdzie nasi? Wait. No właśnie, to jest... Może ten hangar. Kurwa jebana. On do Ventus chyba. No krótkie sprawa. Mopy zdalny. Krótki jeden patrzył sobie plecy i drugi hangar był. Cały czas krótkich musi być. Tak do prawej jest to. No. Ten był hangar kiedyś. 1-1. Będą grane. No i lecimy już tutaj. Wygląda to jak runda nożowa w sumie, bo wyskakujemy tutaj na środek mapy. No i od razu pierwsza eliminacja w sumie w oficjalnym meczu Azerbejdżan PL samej. Tutaj z pierwszym trafieniem biały też dokłada jedną eliminację. Grucha już rotuje z bombsite'u B, chociaż widzimy, że ambush no dość... szalona taktyka, ale my byliśmy na to wszystko przygotowani. Roszady są na tyle duże zazwyczaj na tej scenie, że te składy się już wymieniły pewnie ze 4 razy, odkąd chociażby drużyna Izakobor zgrała na formację ambush. 3 szybkie eliminacje białego, dołożył jeszcze eliminację samej karabiny AK-47, w sumie nawet 5 tych karabinów zdecydowali się zakupić terroryści. Pierwsza eliminacja dla topy, biały od razu daje sobie znać, zauważyli tutaj na bombsite Tao, ten nie zdołał odeprzeć tego ataku, żadnej eliminacji nie zdobył, no i ten bombsite jest przez drużynę ambush przejęty. Grucha wie, że tam jeden z terrorystów znajduje się gdzieś w okolicy środka, ale nic z tym nie możemy zrobić, bo troszeczkę zaczyna nas ten czas gonić. Jest defu Sameya, jest oczywiście też defu białego, te eliminacje wpadają jedna po drugiej, już 2 trafienia, no i bardzo ważna informacja, wiemy gdzie znajduje się ostatni z naszych przeciwników, bomba jest już brojona, no i to będzie kolejna eliminacja dla nas razem z karabinem snajperskim, tego jeszcze nie widzieliśmy, więc to
poza tym, że tam snajperkę zebrali po drużynie Azerbejdżan.pl. Nasi przeciwnicy teraz topa z dwoma eliminacjami. Chunky również z trafieniem z karabinu snajperskiego, który wspomniałem wcześniej. No a tutaj topa chyba już usłyszał ten jeden mały kroczek Tao, dlatego też Chunky był wcelowany w okno, aby zebrał AK-47. No jedyna szansa, która teraz przed nami, to właśnie tą ekonomię tutaj zawodnikom ambush popsuć. Jest kolejne, nawet dwie eliminacje od Enzo. Aż nam tutaj kamera przeskoczyła. Gdzieś tutaj będzie polował właśnie na te eliminacje. Jest pierwsze trafienie, biały wychylał po fleszu, ale te szanse. Topa obity do 74 HP. Grucha już wchodzi na plecy, więc to jest na pewno duży plus dla nas, no ale posiada tylko pistolet, więc jeśli te pierwsze strzały będą niecelne, może to się tutaj troszeczkę wszystko dla nas popsuć, ale dobrze, teraz Enzo, pierwszy kontakt złapany, od razu pozycja lepsza dla Gruchy, żeby właśnie tę sytuację w ten sposób na trenerce, jak zwykle Hyper. Więc też ma tutaj kto podpowiadać. Kolejne wyjście na białego, ten no zgarnia dwie eliminacje. Bardzo, bardzo łatwy sposób te dwa trafienia tutaj zdobyte przez Pawła. No i samej za chwileczkę też powinien sobie przypisać eliminację na swoje konto. To już trzecie trafienie. Maza jeszcze pozostaje tutaj na rampie, będzie próbował wyłapać jakiś timing. Być może ktoś wychyli, być może uda się tutaj eliminację zdobyć, no, ale na razie jedyne, co się tutaj wychyliło, to głowa topy, samej też z trafieniem, a więc próba podjęta. Enzo z pierwszą eliminacją, Enzo z drugim trafieniem, nie widział nic, ale ten celownik był naprawdę ustawiony w wyśmienitej pozycji. Biały jeszcze do pomocy, dość szybko z tego okna tutaj udało mu się przebiec do bombsite'u B. No i ostatni terrorysta, który jest jeszcze przy życiu, ma 23 HP, czwórka antyterrorystów do wyeliminowania. No tutaj to jest po prostu nie do wygrania. Enzo też sprytnie tutaj jeszcze. Azerbejdżan.pl, oczywiście to są kwalifikacje, aczkolwiek debiut, jak to debiut. Enzo już próbował gdzieś tam wejść do okna, aczkolwiek rezygnuje z tego, wejście konektorem. No nie mogą się strzelić antyterroryści, teraz dopiero dwie eliminacje, Milki, Chunky, topa, Chunky po raz kolejny. Tao będzie musiał odpowiedzieć, aczkolwiek no, dwie eliminacje zdobył, ale pełen ekwipunek. U nas Grucha na cicho, przez smoka. Jest eliminacja numer 1, eliminacja numer 2 i 3, tyle że dwa trafienia tak naprawdę dopisujemy do Gruchy. Jedno do Tao. Enzo teraz tutaj też był bliski zdobycia jednego punkciku w statystykach. Dżungla przewaga środek w oknie, konkretnie dwójka antyterrorystów, Grucha z kolejnym trafieniem, Chunky pozostaje teraz sam, no jego pozycja jest znana, więc właśnie tego typu Kobi poleci w mielibyśmy spore problemy. Bombsite przejęty, Grucha z eliminacją, biały został wyeliminowany, natomiast już z tej rundy. No i jeden karabin już jest, Enzo tutaj dość no, szybko chciał gdzieś nadrobić to wszystko, a tutaj zobaczmy, ale to się zgrało. Grucha, no, widzimy jak odważnie ognia się chłopak nie boi, no i już błyskawicznie może z tej rampy wychylać się i zdobywać eliminację, aż nam tutaj celownik zniknął, jak Enzo tutaj strzelał, nie mam pojęcia dlaczego. Tao z kolejnym trafieniem, Milki i topa jeszcze tutaj przy życiu, Milki z eliminacją, Enzo musi w tej sytuacji uważać. Ale ambush, no raczej bez szans, widzimy ile to granatów leci, do tego po prostu nie da się tutaj wygrać samej, natomiast ten gdzieś tam został na środku, no i po tej drugiej stronie smoka.